Historia zaczęła się w wielkim robaczanym królestwie, którego strzegły dwie wielkie modliszki i mały robaczek Admiros. Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa, z gry oczywiście Little World. Jako że zostawiacie duży łapek w górę pod odcinkami właśnie z Małego Świata i uwielbiacie to oglądać, no i także subskrybujecie kanał, za co wam bardzo, ale to naprawdę bardzo dziękuję. Dzięki wam ten kanał coraz szybciej się rozwija. Admiros Plus wychodzi na prowadzenie, tak więc super, że jesteście na tacy naprawdę fajni, że zostawiacie te łapki w górę. Będzie więcej odcinków, będzie więcej Robloxa, Starsów i oczywiście wszystkiego, może nawet jakieś gierki mobilne tutaj też prowadzimy sobie dodatkowo, oprócz oczywiście Brawl Stars. Tak więc giga się jaram, że tutaj taki ten kanał wam się tak bardzo spodobał. No i dobra, kupmy sobie na starcie oczywiście jakieś tutaj dodatkowe rzeczy, typu właśnie chociażby na 15 minut X-Boost, na 15 minut Damage i na 15 minut oczywiście tutaj większe obrażenia, ponieważ my tutaj dzisiaj pójdziemy na lawową krainę. Okej, tego się nie spodziewałem, ale dobra, zobaczmy, czy jakiś widz do nas dołączył, siema. To chyba widz, albo nie, albo jakiś, to nie widz, to jakiś atakujący mnie robal. Wynocha stąd, robaku, chodź się bić, No, walka robali, pokonany, no i prosto, z takimi trzeba krótko, a nie tutaj mi jakiś robak atakuje, najgorszy, co nie? No, dobra, szukamy oczywiście skrzynek, gdzieś tutaj powinny być legendarne skrzynki, no i dzisiaj znów sobie zrobimy kilka ewolucji, już mamy tak, najpierw byliśmy taką biedronką, później byliśmy takim śmiesznym robaczkiem, żuczkiem i teraz takim dziwnym, a teraz jesteśmy takim super dziwnym, co nawet nie wiem, jak on się nazywa. No ale dobra, nieważne, jest epicka skrzynia, dobra, trzeba się do niej przystać ładnie, pyk. Pyk, po 16 i mamy nową ewolucję! Olu, z tym czerwonym skarabeuszem takim. Wow, patrzcie na to. Szkoda, że tymi szczypcami nie mogę kąsać. W sensie mogę, ale dobra, bardzo dobrze. Zobaczmy w ogóle statsy. Łącznie zagrałem 27 minut, czyli tak naprawdę niedużo. Battle Royale dzisiaj nie będziemy robić. W ogóle tutaj ktoś jest taką osą. Czym ty jesteś? Kurde. Potężną osą ktoś został, tak więc całkiem nieźle. No ale dzisiaj spróbujemy sobie bossa zabić, bo z tego co wiem, w tej grze są bossy. Tylko jakby nie wiem, jak się do nich dostać, więc będziemy musieli jakby spróbować odnaleźć tego bossa, albo on się musi zrespić. Coś takiego zrobimy. Tylko właśnie nie wiem za bardzo gdzie. Możemy sobie kamerę oddalać, więc jakby będziemy widzieć wszystko. Ale bossów niestety tutaj nie widać, więc jakby trzeba będzie tutaj, tam jest jakaś zwykła skrzynka. Okej, okay, Alive Zero, okej, okay. Czy tu jest jakiś boss żaba? Okej, okay. Health Zero, czy tutaj chyba na środku się pojawia ta wielka żaba, tak mi się wydaje. No, czemu mnie atakujesz? Kurde. No, przestań mi bić, masz więcej życia, zostaw mnie. Nie opłaca ci się mnie gonić, że jestem zwykłym robakiem. Zwykłym robakiem jestem. Po co mnie gonisz? Dobra. Health Zero. Tylko nie wiem, co ile ta żaba się respi. To też jest ciekawe. I nie wiem, czy nawet ja tutaj mogę zrespić tę żabę. Dobra, zabij mnie. Jeżeli tak ci bardzo zależy, to zabij mnie. No proszę. Czujesz się lepiej? Masz co? 10 leveli wyższy jesteś. Dobra, przynajmniej się zrespiłem w mojej super cudownej norce, moim królestwie. Dobra, bugs. Mamy takiego robaka. Później jeszcze takie i będą coraz ich tutaj więcej. W ogóle na 95 levelu to już jest jakiś potężny, giga wielki robal, którego sobie oczywiście aktywujemy. Możemy motkę dać, bo czemu by nie? No i dobra, spróbujemy tutaj sobie te levele wbić. Dzisiaj będzie dłuższy odcinek. Postaram się przynajmniej, żeby był troszkę dłuższy niż taki standardowy, bo wiem, że te krótkie były tak na szybko nagrywane, a wy chcecie czasem obejrzeć sobie coś dłuższego podczas odrabiania lekcji, albo chociażby w jakimś tam wolnym czasie do obiadu albo do śniadania, zależy kto kiedy ogląda. No, dobra, oczywiście store. Możemy sobie jakiś pas kupić, ale to jakby chyba wszystkie te boosty mamy tak naprawdę za te gwiazdki i nic więcej tutaj takiego o wiele lepszego nie można kupić z tego co widzę, więc co, walimy skrzynkę i zobaczymy, co z tej skrzyni nam ciekawego dropnie. To jest ciekawe w sumie, co nie? Dobra, jestem kolejnym roba. Wow, ej, jestem jeszcze inny. Ja myślałem, że będę tak samo wyglądał, tylko że inny kolor. Tu jestem zupełnie innym robalem. Okej, okay, dobra, następne będą prawdopodobnie takie same z tego, co widzę, więc też spoko. No dobra, lecimy z tym expem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobimy najpotężniejsze. Ja bym chciał z tym bossem zawalczyć, tylko nie wiem, czy on się zrespi. Event Intermission. Okej, okay. Może te eventy to są tak jakby trochę losowo, że raz nam się trafi jakby boss, a raz nam się trafi coś innego. Więc jest taka opcja, więc trzeba będzie tutaj uważać. No i co, jak wygląda, tak wygląda życie zwykłego robaka. Nic ciekawego tutaj się nie dzieje. Trzeba oczywiście, jak to się mówi, jeść i rozwalać skrzynię. Ale my czekamy tutaj na bossa. To jest jakby dla nas najważniejsze. Zobaczymy, czy się uda. Jakby teraz mam większego speeda, więc też jakby szybciej mogę to wszystko zbierać. Więc też jakby pyk, pyk, 16, 16.
Jak dobrze się tutaj wykalkuluje, to nawet nie opłaca się tak naprawdę bić tej skrzyni, tylko po prostu zbierać jedzenie. To naprawdę jest dobre, tylko trzeba dobrą sobie ścieżkę tutaj obrać, żeby te jedzenie jakby szybciej nam tutaj wpadało. A i tak wydaje mi się, że wpada dość szybko. W ogóle tam gość jakiś przejął, a ja bym chciał też sobie to przejąć, bo to się opłaca, co nie? Bo tutaj za to dostajemy rewards i jakby warto to przejąć, a on tutaj... On tutaj chyba to pilnuje, tak mi się wydaje. Okej, okay, siema robaczku, wybacz, że jakby to robię, ale no niestety muszę, silniejszy musi wygrać. Wiem, że przed chwilą narzekałem, że ktoś silniejszy ode mnie mnie tutaj atakuje, ale niestety wybacz. Ile dostałem za niego expa? Chyba dużo z tego, co widziałem. Chyba dużo, opłaca się innych zabijać, więc jakby dobra, przejmijmy to. Zobaczymy, ile dostanę. Dobra, Capture, Admiros. To moja baza, siema, witam w mojej norce. Jak tam? U mnie spoko. Dzisiaj kopiemy sobie dirta jak co dzień, co nie? I zjadamy owocki. Dobra, przejęte, super. I co? Reward za 25 sekund. I rewardem pewnie będzie exp, bo w sumie w poprzednich odcinkach nie zwracałem na to jakoś uwagi. Ale wydaje mi się, że będzie to exp. I tak, spróbujmy tutaj troszeczkę jakby pozjadać trochę i zobaczymy, czy trafi nam się tutaj, dobra, event, reward za 10 sekund, zobaczmy, ile dostanę, czy expa dostanę, czy jakieś jedzenie, przyjrzyjmy się temu, 5, 4, 3, 2, 1 i 150 expa, ej, 1000, wow, okej, dobra, 150 expa dostaje się za to, że jakby ma się po prostu przejętą tą jaskinię, więc warto. A teraz jestem fioletowym robaczkiem. No, moja flaga została przejęta. Przynajmniej ktoś próbuje ją przejąć. Oj, nie. Nie ma takiej możliwości, już tam idę. No i co, cwaniaku? No i co? Moja flaga, siostąd, to moja flaga. Dobra, capture, got admiros, proszę bardzo. Pyk, znowu przejęte przeze mnie. Siema. O kurde, potężny przeciwnik. Ale ja mam damage razy dwa, pyk, rozpykany, no i pięknie, udało się, 27 level. Jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze tutaj przyjdzie do mojej norki. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że same nubki tutaj będą jakby po prostu wbijały. No dobra, dzisiaj zobaczymy, ile tych leveli nam się uda tutaj wbić. Myślę, że całkiem sporo, expa też sobie tutaj nałapiemy. Event to było 158 players. Okej, dobra, czyli to jest jakby znowu ten event, ten sam praktycznie. A my tutaj czekamy na tą żabę, tylko ona jakby... Ja ją widzę stąd tak z daleka, że jakby jej tam nie ma, co nie? Ale jest. Tam w ogóle jest jakiś bananowy świat. Co to jest za bananowy świat? Aha, to jest chyba jakby taka zwykła jaskinia, w której się jakby na samym początku respiny, więc tam nie ma co jakby wchodzić. W ogóle jak się wygra Battle Royale, też się pewnie dużo dostaje expa, więc warto w tych eventach brać udział, ale jednak minusem jest to, że w tym czasie możemy stracić tutaj sporo expa, jakby no poprzez to, że nie będziemy zbierać owocków. No więc jakby, no okej, okay, ale pod warunkiem, że tego Battle Royale'a na pewno wygramy, a wydaje mi się, że to będzie ciężkie wygrać Battle Royale'a, bo już sam próbowałem i wydaje mi się, że to może być jakby ciężkie do wykonania. Your flag has been taken. Już ktoś mi tutaj flagę chce przejąć. Czemu przejmujecie moją flagę? Moja flaga, kurde, siostąd. Dobra, w ogóle odbierzmy te gwiazdki, bo tutaj sporo questów zrobiłem. Gwiazdki zawsze się przydadzą. No i czemu tu przychodzisz? Vito 0059. Sio. Zjedzony. Pięknie, dobra, pozdro. Chciał tutaj przejąć cwaniaczek, ale nie ma tak lekko. Nie. Nie ze mną te numery, kurde. Dobra, cyk. A, bo tutaj, dobra, znowu musimy capture'ować. W ogóle zaraz 28 level, więc też kozacko. Serduszko dla was wszystkich, widzowie, za te wszystkie łapeczki w górę zostawione, proszę bardzo. I oczywiście dla hejterów taki kotek, zły kotek. A smutek dla osób, które jeszcze nie zasubskrybowały kanału. O, bo jest smutno i rip. No, ale serduszko dla tych wszystkich, którzy zostawiają łapki w górę i subskrybują, o. A nawet dwa, a nawet trzy, o, proszę. Rafałek, nie przejmuj tego. Dobra, Rafałek też nam zostawił serduszko. Dobra, pięknie. Okej, okay, spadamy stąd. Lecimy ewoluować naszego robaczka. Niech sobie Rafałek w sumie... No dobra, niech sobie przejmie w sumie to nasz ziomeczek. Na każdy tryb Rafałek za nami idzie. A co to jest? Siema. Dzień dobry. Skalar. Boże, bałem się, że to widz, co nie? Ale chyba to nie był widz, mam taką nadzieję. No dobra, jest kolejny. W ogóle zaraz 28 level, więc warto byłoby tutaj troszeczkę jednak jakąś skrzyneczkę zdobyć. Ej, tu jest w ogóle banan. Ciekawe, czy banan daje więcej jakby, więcej tej energii, życia i tak dalej. Ciekawe, co nie? Sprawdźmy. 150 expa za banana, dobra. A za wisienkę? Bo ja to nie zwracam uwagi na to, jak coś zbieram. 24, okej. Za to 20, okej. Czyli za to też się dostaje jakby lepsze rzeczy. 24 i banan 150.
Jestem potężnym, kolczastym robalem. O kurde, jakby takiego kolca wbił. No, to by było niebezpiecznie. W ogóle tu jest też jakaś chatka. Co to jest? Cave Town. A tu mogę wejść? Mogę wejść. Co tu mamy ciekawego? W ogóle tak się nie rozglądałem. Dobra, czy ja dostaję expa jak ćwiczę? Ćwiczę, dobra, dostaję expa. Shroom Town. A co jest w Shroom Town? Może tu są jakieś ciekawsze rzeczy, które mogę kupić. Ale wydaje mi się, że nie. Dobra, chodźmy na tego Battle Royale'a. W końcu dzisiaj dłuższy odcinek, więc zbijamy więcej leveli. No i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Okej. Za wisienki dostaje się 20, 24. Za jagody dostaje się 16. Więc trzeba szukać banana po prostu. No i zobaczymy. Może się uda już nam wygrać Battle Royale'a. To by było w sumie naprawdę spoko, bo chyba ani razu się nie udało mi wygrać. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jestem potężnym robakiem. Co jest grane? Dobra, jakby spróbujmy uciec od nich wszystkich i poczekać, aż oni sami się wykończą. Okej. No, walczą. Tak jest, ale tutaj bitka jest ostra, słuchajcie. Tutaj żarty się skończyły. Trzeba pamiętać, że można spaść stąd, więc też jakby trzeba uważać. Siema, Polak. Przepraszam, że to robię, ale muszę. Ej, dostaje się expa za każdego zabitego. Czyli warto tutaj iść. Ej, za każdego zabitego exp jest. Ile tego expa za każdego zabitego? Skalar, siema. O, muszę cię jakby dziabnąć. Muszę cię dziabnąć, no chodź. Daj się dziabnąć. Jeszcze trochę, jeszcze dwa razy. Ała, bo mnie tu inni gryzą. Low HP, io. Dobra, Rafałek mnie rozwalił. Co za gałgan mały, kurde, no nie udało się. No ale dobra, i tak fajnie, że jakby ja myślałem, że się nie dostaje expa za uderzanie jakby tych przeciwników, ale okazuje się, że się dostaje expa. Czyli bardzo fajnie, Battle Royale teraz każdy, na każdego Battle Royale idę, bo to się po prostu opłaca, tak? No i opłaca się też bić te skrzynki, tylko trzeba znaleźć legendarną skrzynkę. To zresztą też mi pisaliście w komentarzach, że legendarne skrzynki dają najwięcej expa. I to jest spoko, bo za każde dziabnięcie jest 20, tylko jakby zobaczmy jak mój robak się ma. 235, 36, on jakby chyba szybciej atakuje teraz. Tak troszeczkę szybciej, przynajmniej takie mam wrażenie. Alive, okej. A jak tu wejdę? Health 0. Czemu to jest napisane Alive, a Health 0? Oh my god! Oh my god, jest boss! Okej, jest boss, ale jakby... Damage, okej, dobra, czy ten boss się tutaj ma zamiar zrespić? Potężny boss żaba, czy wy to widzicie, tą żabę ogromną? Wow, okej, wielki boss żaba, co jest grane? Nie spodziewałem się takiego bossa tutaj, powiem wam szczerze, ale czemu boss ma 0 HP? Czyli to był teleport tak naprawdę, się teleportowaliśmy tutaj. Boss ma 0 HP. Plus 1, plus za każde 10 leveli. Halo, panie bossie? No chyba boss nie żyje, tak mi się wydaje. Alive 0, okej, czyli on jakby nie żyje. Szkoda, bo liczyłem na to, że naprawdę uda się go jakby tutaj pokonać i trochę zdobyć tych leveli. Więc cóż, spadamy. Fajny był boss, ale jakby no niestety nic z niego nie dostaliśmy. Więc trochę lipa. Ale dobra, zróbmy sobie zooma takiego, kurde, kamerę ładną. O, jakbym był prawdziwym robakiem. Teraz się wczuwamy, co nie? Jestem prawdziwym robakiem, jestem robakiem. Dobra, i lecimy do skrzyneczki. Zobaczymy, co z tej skrzyneczki uda nam się zdobyć. To jest zwykła skrzynia, po 14 expa. No ale jakby szybciej to leci niż zbieranie owocków, mam wrażenie. Chociaż jak się trafią dobre owocki, to też można tutaj naprawdę bardzo fajnie... Jest skrzynia tam, o kurde, widzę ją. Jest co prawda daleko i ktoś już ją bije, ale i tak warto tam pójść, żeby tą skrzynię zdobyć. Tak ja uważam. Dobra, lecimy tam. Pyk, 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 pyk. Tup, tymi małymi nóżkami, tup. Dobra. Jest i skrzynia, okej. Już jestem blisko, proszę nie zjadajcie mojej skrzyni. Dajcie, o już jest. Po 16 expa epicka skrzynia, no dwa razy ją uderzyłem tylko, no niestety. Dobra, wbijamy 29 poziom, może dzisiaj nawet 30 się uda, byłoby naprawdę spoko. Bo tu mnie ktoś goni i chyba ktoś tutaj chce mnie, pokonać. Takie mam malutkie wrażenie, wiecie? Ale dobra, zobaczymy. Tyk. Ops, zbierzmy to. Pięknie, słuchajcie, pięknie idzie, bardzo dobrze idzie. Zbierzmy banany. O, ktoś zjadł mi banana, banan był. Falling Tiles, okej, dobra. Banan, okej, banan. O, ale duża expa za banana jest, nice. To warto, warto banana tutaj zjadać, bo za to jest bardzo duża expa i to się naprawdę opłaca. Alive 0, dobra. Okej, czy ten boss chyba, mam takie wrażenie, się troszeczkę zbagował. A przynajmniej tak mi się wydaje. Więc jakby, no, zobaczymy.
Okej, okay, dobra. Czy tutaj event się... Dobra. Uwaga! Odpala się event, odpala się event. Uuu, o proszę. Coś, w czym jestem naprawdę dobry. Coś, w czym jestem naprawdę dobry. No, tak mi się przynajmniej wydaje, że jestem dobry. Cyk, 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 cyk. Heksagonik, proszę bardzo. Kto by pomyślał, dobra. Dobra, no ale skupienie poszło. Dobra, ta biedronka, trzeba ją oddzielić ode mnie. Oj, nie spadłem, najgorzej, najgorzej. Dobra, musimy jakby tutaj uważać, bo tutaj wszystko dzieje się tak z 20 razy szybciej niż w normalnym heksagonie. Czy to Robloxowym, czy to jakby innym. Ale chyba jestem najwyżej. 6 players left. Dobra, pyk, 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 pyk. No, będę starał się tutaj jak najbardziej. 3 players left. 3 graczy zostało, w tym ja. Dobra, pyk, 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 pyk. A oni gdzieś tam wysoko muszą skakać. 2 players left. No i spadłem. Żegnaj świecie. Ała, ała, ała. Gdzie on jest, chłop? Gdzieś tam wysoko jeszcze. O, ale wysoko był. Dobry był, ale nie wiem, czy ja dostałem za to jakby expa, wiecie? Nie wiem, czy to się w ogóle opłacało, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że chyba nie dostałem za to expa, więc... trochę lipa, że tak powiem. Ale kto wie, może jednak dostałem expa trochę. Dobra, ile owoców? Wracamy do normalnego życia robaka, czyli do zbierania oczywiście owoców. Proszę bardzo. Cyk, cyk, pięknie. Kolejne owocki zebrane do kolekcji. No i nice. Dobra, pyk, pyk, pyk. I jestem potężnym elektrorobakiem. Tak przynajmniej wyglądam jak taki elektrorobak. No i dobra, spróbujmy sobie wbić ten kolejny poziom, czyli 30. I to już chyba będzie ostatni poziom, jaki uda nam się wbić w dzisiejszym odcinku. Tak więc jeszcze raz dziękuję wam za wszystkie łapy w górę, za komentarze i oczywiście za subskrypcje. W ogóle osoby też niektóre poudostępniały swoim znajomym, bo widzę dużo nowych osób na, no właśnie w komentarzach, które sobie czytam. I co się okazuje, właśnie wy sobie udostępniacie te materiały i po prostu dzięki temu mamy więcej subskrypcji, więc co oznacza, że będzie więcej odcinków. Tak więc dziękuję wam za to jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo. No i mamy prawie połowę do kolejnego levelu i na 30 levelu chyba już będę miał nowego robaka, chyba nie, to już jest nowy robak, tak więc na 30 levelu będziemy mieli kolejną ewolucję tego robaka. Już nie będzie żółty, tylko będzie być może, no jaki może być, zielony? Nie wiem. Może zielony będzie, a może będzie jakiegoś innego koloru. Nieważne. Lecimy. Czy jest boss? Nie ma tego bossa. Jakby ten boss jakoś tak dziwnie działa, że on jest. Niby jest, ale tak naprawdę go nie ma, więc... no to jest trochę lipa. Dobra, zbieramy sobie expa. Pyk, pyk. Po 16, co prawda nie jest to jakoś super dużo. Ale i tak uważam, że... banany. Banany dają bardzo dużo, więc warto tam iść. Pyk. Dobra, czy ktoś tutaj idzie? Nikt nie idzie po banany. Ja idę po banany. Banany najważniejsze. Dobra, cyk, cyk. Ej, banany naprawdę bardzo dużo dają. Bardzo, bardzo dużo. I zaraz będziemy mieli 30 level. Dzisiaj się udało wbić. Legendarny 30 level. Jest i skrzynka. Dobra, ja się przysam do skrzynki, to już stamtąd się nie ruszam. Tam jest kolejna skrzynka. W ogóle tam już ktoś bije, więc pewnie ta już jest na wykończeniu. Nie, nie jest na wykończeniu. Dobra. Więc warto tą skrzynię pobić. Bo ona naprawdę, jak widzicie, no daje expa, wystarczy sobie klikać, więc więc dużo to tak naprawdę, dużo to nie zmienia. Pyk, pyk i uwaga, uwaga, mamy 30 poziom. 3, 2, 1 i jest, siema. Różowy jestem, ale jestem potężnym robalem. Wow, jestem potężnym robakiem. Zobaczcie, jak to wygląda, pięknie. Piękny ze mnie po prostu tutaj robal. No i dobra, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam taki dłuższy odcinek podobał. Prawie 20 minut wyszło, więc jak mówiłem, troszeczkę dłuższy odcineczek. Tak więc dziękuję wam za wszystkie suby, łapki w górę, komentarze. I oczywiście zapraszam was na kolejny odcinek z Robloxa już niedługo. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!